dobry, witam Państwa. Spółka jawna. Zacząłbym od stwierdzenia, najniebezpieczniejsza forma prawna, jeśli mowa o spółkach prawa handlowego, ze względu na zakres odpowiedzialności wspólników. Zaraz powiem o tym, jakie niebezpieczeństwo czyha na każdego, kto taką formę prawną tworzy. Tytułem wprowadzenia to spółka najbardziej osobowa, taka modelowa spółka osobowa, działa pod własną firmą, prowadzi przedsiębiorstwo, czyli działalność zorganizowana, ciągła, zarobkowa, wykonywana zawodowo. Najczęściej wspólnikami są osoby fizyczne, chociaż mogą być też spółki prawa handlowego, inne spółki, no z wyłączeniem oczywiście spółki cywilnej, która zresztą nie jest spółką prawa handlowego. Wspólnik ma prawo reprezentować spółkę w stosunki zewnętrzne, prowadzić jej sprawy, stosunki wewnętrzne. Wspólnik, i teraz powiem, skąd to wielkie ryzyko i niebezpieczeństwo w zakresie tworzenia tej formy prawnej. Wspólnik odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli nie starczy majątku spółki na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Ta solidarna odpowiedzialność rozciągnięta jest pomiędzy wspólników i spółkę. Ma ona też charakter subsydiarny, co przejawia się w tym, że wspólnik odpowiada własnym majątkiem, zresztą bez ograniczeń, całym majątkiem, jeżeli nie starczy majątku spółki na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Czyli z jednej strony solidarna wspólnikaków ze spółką i subsydiarna w relacji wspólnik-spółka. Wkłady do spółki dowolne, może to być praca własna, może to być know-how, może to być pomysł, mogą być to wkłady pieniężne również, czy niepieniężne w postaci nieruchomości. Jeśli wkładem będzie nieruchomość, wtedy wymagana jest oczywiście forma notarialna, natomiast forma spółki, umowy spółki to zwykła forma pisemna, czyli bierzemy kartkę papieru i piszemy umowa spółki jawnej, podpisujemy się i mamy spółkę. Mamy od chwili rejestracji, bo wpis ma charakter konstytutywny, czyli tworzący, w przeciwieństwie do innego rodzaju wpisów deklaratywnych, zwanych też w literaturze przedmiotu deklaratoryjnymi, które mają charakter porządkowy. O tym jeszcze będę mówił. Chcę zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię, ponieważ ta forma wydaje się bardzo prosta. Kartka papieru, długopis, co najmniej dwóch wspólników i mamy spółkę. Ściąganie umowy spółki z internetu jest bardzo ryzykowne. Przeczytam dwa paragrafy dwóch norm prawnych i zaraz powiem, dlaczego zwiększamy to ryzyko, ściągając umowę z internetu. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Chcę Państwu zwrócić uwagę na to, jak istotna jest treść umowy. Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, no przecież zawsze możemy zmienić umowę spółki. Tak, każdą umowę, w tym umowę spółki, możemy zmienić,
ale zgodnie z treścią tej umowy. Jak już podpisaliśmy umowę, możemy ją zmienić zgodnie z jej treścią. Zwróćmy uwagę na te kwestie, pamiętając, że szczególnie w spółce jawnej jest uregulowana ta kwestia w artykule 37 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi o tym, że jeżeli nie umówiono się inaczej, jeżeli umowa nie przewiduje innych zapisów, to zastosowanie ma ją przepisy działu niniejszego. I mamy szereg kwestii uregulowanych przez ustawodawcę, a możemy je w dużym stopniu sami uregulować. Ułomna osoba prawna. Takie określenie przypisano tej spółce. Teoretycy spierają się, czy jest ono zasadne i czy można spółkę jawną nazwać ułomną osobą prawną. Jeśli nawet zgodzimy się z tym określeniem, to ona będzie ułomna po wsze czasy. Ona nigdy tej ułomności nie straci, bo jeśli powiemy, że jest to ułomna osoba prawna, no to ona nigdy osobowości prawnej nie zdobędzie, bo jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, bo taką zdolność prawną posiada. Posiada zdolność sądową, może pozywać, być pozywana, może nabywać nawet nieruchomości, może też zostać postawiona w stan upadłości, posiada zdolność upadłościową. Prawa i obowiązki wspólników. Wspólnik ma prawo, no może zacznijmy od tego, co najprzyjemniejsze pewnie dla każdego wspólnika, w końcu po to tworzy się spółki, ma prawo do zysku. Wspólnik ma też prawo reprezentować spółkę, stosunki zewnętrzne i prowadzić jej sprawy, stosunki wewnętrzne. I teraz może kilka słów szerzej na temat tego ryzyka, tego niebezpiecznego charakteru tej spółki. Dlaczego ona nie jest tak ryzykowna? Bo tak jak wspomniałem o tej odpowiedzialności, to jeśli do tego dodamy jeszcze to, że osoba przystępująca do istniejącej spółki jawnej odpowiada za zobowiązania powstałe przed jej przystąpieniem, a w jaki sposób odpowiada, to wiemy: osobiście, solidarnie i subsydiarnie. Nie koniec na tym. Jeżeli tworzymy spółkę jawną z jednoosobowym przedsiębiorcą, osobą fizyczną, który wnosi do spółki przedsiębiorstwo, to odpowiadamy za zobowiązania powstałe przed jego zobowiązania, przed utworzeniem tej spółki. Ogólnie cel: prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Powstaje w sposób następczy lub pierwotny. Następczy w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, artykuł 24, paragraf 4 do 6 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli spółka cywilna jest przekształcona w spółkę jawną, lub pierwotny, co najmniej dwóch wspólników tworzy tę spółkę. Zakaz powierzania prowadzenia spraw osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Z tym prowadzeniem spraw to trzeba pamiętać, że wspólnik ma prawo zaciągać zobowiązania określonym w umowie spółki, to co mówiłem, jak ważne jest zapisanie tego w umowie spółki, w zakresie dotyczącym zwykłych czynności. Przekroczenie zakresu zwykłych czynności wymaga uchwały, zgody wspólników. I najprościej zapisać w umowie spółki, że za przekroczenie zakresu zwykłych czynności uważa się zaciąganie zobowiązań powyżej kwoty 1000, 10, 100 tysięcy złotych w okresie tygodnia, miesiąca, kwartału. I wtedy taki wspólnik wie, zaciąga zobowiązania, zaciąga, dochodzi do pewnego momentu, aha, potrzebna mi jest uchwała i taką uchwałę podejmują.
Oczywiście mogą się wspólnicy nie zgodzić na zaciąganie dalej zobowiązań przez wspólnika, czytaj spółkę, bo przecież on działa w imieniu i na rzecz spółki. Wspólnicy oczywiście muszą wnieść wkłady przed rejestracją spółki. Za te wkłady otrzymują udziały. Udziały to ogół praw i obowiązków. Może być przypisany do udziału przecież obowiązek świadczenia. Ale przede wszystkim to prawo do wspomnianego już zysku. Wspólnik zobowiązany jest do lojalności wobec spółki. Nie może działać sprzecznie z interesami spółki. Spółki to reguluje zarówno kodeks spółek handlowych, jak i chociażby ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I ta najbardziej osobowa z osobowych spółek, bo wszystkie pozostałe, które będę omawiał, mają już taki charakter trochę mieszany. Ci wspólnicy nie są tak wyraziści, jeśli chodzi o ich osobowy charakter w osobowej spółce, i ta jawna spółka może być rozwiązana, zlikwidowana. Przyczyny przewidziane w ustawie, w umowie spółki zawarta na czas oznaczony, na ziszczenie się warunku. Książkowy przykład, spółka powołana do wydobywania węgla w kopalni odkrywkowej, węgiel się skończył, koniec bytu spółki. Zresztą spółkę jawną można wykreślić z rejestru, nie przeprowadzając procesu likwidacji, o tym też warto pamiętać. Upadłość to też koniec bytu tej spółki. Spółka jawna posiada zdolność upadłościową. Ogłoszenie upadłości wspólnika, jeśli jest ich dwóch, na miejsce tego upadłego wspólnika, nie spółki, przychodzi syndyk i w zależności od zakresu zobowiązań tego wspólnika można w perspektywie sądzić, że jest to koniec bytu spółki. Prawomocne orzeczenie sądu, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika. Tutaj jeszcze należy zaznaczyć jedną kwestię. To potwierdza to, o czym mówiłem w zakresie tej dbałości o treść umowy spółki. My możemy zapisać, co będzie się działo ze spółką, z jej majątkiem, na okoliczność wyjścia, odejścia w dowolnej formie, trwałego odejścia w wyniku śmierci, upadłości. No tu wiele też nie możemy zrobić, bo to regulują przepisy prawa upadłościowego. Syndyk przychodzi i tak się sprawa rozwija, ale możemy przewidzieć na okoliczność na przykład wypowiedzenia udziału w spółce czy śmierci wspólnika, co dalej z tą spółką. Najlepszym rozwiązaniem jest przekształcenie jej w spółkę komandytową. I o tej spółce będę mówił na następnym filmie. A teraz będzie klaps. Dziękuję. Do widzenia.